Maturzyści i gimnazjaliści mają dodatkowe lekcje przygotowujące ich do egzaminów zewnętrznych. Planowana reforma szkolnictwa nie przeszkadza władzom miasta w kontynuacji programów Dam Radę skierowanego do uczniów klas trzecich, szkół gimnazjalnych oraz pod hasłem Klucz do sukcesu, będącego ukłonem w stronę uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących i czwartych techników zawodowych. Odbywają się one od lat i nie inaczej jest w tym poprzedzającym reformy roku szkolnym. Na realizację obu tych programów przeznaczamy kwotę w tym roku 44 tysięcy złotych. Te pieniądze zostaną przeznaczone na dodatkowe godziny lekcyjne, oczywiście dla uczniów chętnych, uczniów, którzy będą chcieli z takiej propozycji skorzystać. W zamyśle oba te programy mają przygotować uczniów suwalskich szkół właśnie do tych egzaminów zewnętrznych, jakim jest egzamin gimnazjalny i matura. W gimnazjach dodatkowe lekcje w wymiarze niespełna 370 godzin potrwają do 7 kwietnia. W przypadku szkół ponad gimnazjalnych w wymiarze około 770 godzin do końca kwietnia.